Witam Was, docent polskie mini browary.pl, Bułgaria, sezon 2024. Piąty raz w Bułgarii, akurat na dziesięciolecie naszego związku, także pozdrówcie Marlenę za kamery. Bez niej w ogóle by to nie było to, jakbym sam musiał się męczyć z tą kamerą. Słuchajcie, Achtopol, byłem tutaj już chyba 2007-2008 rok i naprawdę wczoraj byliśmy pierwszy dzień i czułem się jak w wehikule czasu, naprawdę. Ta południowa Bułgaria, naprawdę niewiele tutaj się zmieniło od 10-15 lat. Polecam szczególnie marinę, gdzie wszędzie mariny i w Bułgarii, i w Polsce nowoczesne jachty, XXI wiek zaawansowany, to tutaj te łódeczki na szynach, czasem drewnianych, czasem metalowych w tym porcie. Z lat 80. naprawdę zabytki, klimat niesamowity, więc dla każdego miłośnika marynistyki, klimatów wodnych, jednostek nawodnych, rzecz obowiązkowa. Dobra, a w kwestii piwa. Ja się cieszę, że cały czas bez zmian Burgasko dostępne, bo to jest fajna dziesiąteczka, czy z goryczką właśnie. Na zdrawi. Pierwsze piwo dzisiaj, Jezu, fantastyczne. Rzeźkie, mineralne, dobrze nasycone, wytrawne na finiszu, z dobrą goryczką. Burgasko, moje ulubione na południu Bułgarii. Cena w roku 2024 5 lewów. Nie było nas tutaj 3 lata, więc ta inflacja, no słuchajcie, 5 lewów to jest jakieś 11 zł, może 12, więc naprawdę bardzo przyjemna cena za bardzo dobre piwo. No, to tyle z Achtopolu. Szkoda, że nie ma takiego drewnianego statku, który był tutaj na plaży, taki artefakt, taki trochę może pod turystów, ale robił fajny klimat, szczególnie o zachodzie słońca, ten taki trzyżaglowiec był widoczny na plaży. Niestety drewno pewnie zbutwiało i ten statek został usunięty, no ale ważne, że jest Burgasko. Dobra, to tyle z Achtopolu, a już widziałem jakiś sklep z piwami Glarusa, więc szykujcie się na ciekawsze rzeczy. Na razie. Mała, ale ważna, istotna uwaga odnośnie plaży w Achtopolu, jeżeli ktoś by się decydował, bo tak jak mówię, byłem 15 lat temu i właśnie na miejscu tego beach baru, gdzie było poprzednie ujęcie, to właśnie tam stał ten statek. Tu może dechy z niego poszły na beach bar. Natomiast tutaj w Achtopolu, Marlena może przeciągnąć kamerą, to miejsce jednak nie za ciekawe. Kamienie na dnie, dosyć brudna woda, więc tak słabej plaży w Achtopolu nie pamiętam. Na szczęście poszliśmy w tamtą stronę i generalnie 200 metrów stąd, pod koniec plaży, część północna plaży w Achtopolu, piaseczek, bardzo fajne fale, woda czysta, także część północna jak najbardziej rekomendowana. Zdróweczko. No nie może zabraknąć materiału z tradycyjnego bułgarskiego śniadanka. Podobnie jak na całych Bałkanach, małe piekarenki, które niektóre są tylko czynne rano. Tutaj widzieliśmy, że też po południu jest czynna. No i takie wypieki. Oczywiście najlepiej przyjść z samego rana, kiedy te wypieki są jeszcze ciepłe. Ale zobaczymy, jak z temperaturą. Czy są ciepłe, czy bardziej na zimno? Przede wszystkim, słuchajcie, o, ta jest aż gorąca. Nazywa się to banica z sirene, czyli przede wszystkim podstawowy składnik tych wszystkich wypieków. Dziecko tutaj ostro mi piszczałką, grzechotką i innymi rzeczami. Sirene, czyli słony biały ser. Słuchajcie, tak. To przekroję albo urwę, takie ciasto w stylu francuskim. No jakoś tutaj nadzienia specjalnie nie widać, tutaj bardziej naprawdę jest gorące. Jestem zaskoczony, wczoraj jedliśmy, było bardziej zimne. Rewelacja, świeżutkie, ciepłe. Bardzo dobre. Natomiast drugie, to jest gurme banica. To właśnie jedliśmy wczoraj. Też jest ciepłe. Słuchajcie, więc jak nawet przyszliśmy po 11 na takie późne śniadanie,
to też te wypieki są ciepłe. Tutaj zobaczcie, zdecydowanie więcej sera, aż ten ser wypada. Ekstremalnie, może nie ekstremalnie, bardzo słone, naprawdę bardzo słone. Bardzo tłuste i takie wypieki chce się czym popić, oczywiście obowiązkowym Arianem. A właściwie Arian, tak jest. Arian trzeba dobrze wymieszać. Rzecz obowiązkowa w piekarence, zawsze do wypieków. Słony, kwaskowy jogurt. Jest kwaskowy, przede wszystkim słony i ta konsystencja takiego rzadkiego kefiru, rzadkiej maślanki, oczywiście gęstsze niż samo mleko. Zresztą, co ja będę wam tłumaczył, na pewno Ariana dobrze znacie. Tak więc, takie piekarenki, śniadanko, 8 lewa i dwie osoby spokojnie się zapychają tym i jest czas do późnego popołudnia. Na razie. Achtopol, sobota, godzina 11:53. Impreza na całego już od jakiegoś czasu trwa. Wygląda to na wesele. Muzyka na żywo. Nie kojarzę, żeby gdzieś w Polsce o tej porze już robiło się imprezy, więc przed południem. A tutaj w Achtopolu bawią się na całego. Mówiłem o marinie. Żadna marina, po prostu zwykły port rybacki. Spójrzcie właśnie te podesty. Metalowe szyny, już pamiętające starsze czasy, i na tych wózkach wciągane łodzie rybackie na brzeg. Więc naprawdę taki port, którego jeszcze w tym stylu nie widziałem. Bardzo stylowy. Jeszcze ogólna panorama portu rybackiego w Achtopolu razem z Paru, czyli latarnią morską w oddali. No i jesteśmy przy achtopolskiej farze, czyli fara po bułgarsku to zarówno latarnia morska, jak i synonim penisa. Tak usłyszeliśmy od Filipa, który ma sklep, przypominam, boli mnie fara, czyli coś w stylu mam wyjebane po prostu. Dobra. Latarnia morska to jest dosyć rzadki widok na bułgarskim wybrzeżu, ponieważ są dwa główne porty przemysłowe, Varna i Burgas, a reszta to są takie małe marinki. A tutaj to właściwie mówiłem błędnie, to nie jest marina, tylko to jest po prostu port rybacki. Stąd właśnie ta zabytkowa latarnia. No i fajnie, bo jest chyba odnowiona ostatnio, nie popada w ruinę, więc to cieszy, chociaż widać przypływ, może znaczy taki stały przypływ, ponieważ kiedyś można było dojść kamieniami na latarnię, teraz już jest droga przez morze odcięta. Dobra, i z tego wiecznego Achtopolu na razie się żegnamy. Tak to jest, że najciemniej pod latarnią, czyli miejsce, gdzie jest nasz hotel Agata Beach, polecamy. Zaraz obok jest lokal z budwarem, z czeskim piwem lanym, które myślałem, że no 6 lewa to minimum, jak nie więcej. Okazało się 5 lewa, czyli tyle co Burgasko na plaży. Dobra, ale czy w ogóle warto? Budwara lanego to naprawdę nie piłem bardzo, bardzo długo w Czechach, po budwara, chociaż tam kiedyś w... Jezus Maria, już nie pamiętam nazw miejscowości, ale się skusiliśmy gdzieś na dworcu. Dobra, jak budwar smakuje nalewany w Bułgarii? Aromat słodowo-chmielowy, więc jest ok, zbalansowany. Fajna piana, bardzo gęściutka, śmietanowa. Jest ok, jest pełne. Te piwa bułgarskie to są dziesiątki, góra jedenastki. Tutaj, jak pije się tego budwara, koło pewnie 12 balingów, czuć tą pełnię. Także myślę, że za 5 lewa niezły wybór. Może jeszcze wrócimy. Na razie.
Marlena po raz pierwszy na wyjeździe bułgarskim 2024. Tak, dokładnie, to jest mój debiut przed mikrofonem, przed kamerą na tym wyjeździe. No i słuchaj się, pierwsze ciepłe danie, bo do tej pory żywiliśmy się... Drugie, tak, była jeszcze czuszka smażona, ale tak naprawdę do tej pory ze względu na temperatury to żywiliśmy się szopską sałatą, czyli warzywami z serem, co było świetne, ale przyszedł ten czas, gdzie trzeba jednak coś ciepłego zjeść. No i co masz na talerzu? Tak, na talerzu, zgodnie z tym, że mamy czeskie piwo, no to jest też czeskie danie. No i generalnie wyjazd miał być taki fit, ale trzeba trochę kalorii jednak zjeść, więc... Ale właśnie ja bym polemizował, że to jest czeskie danie, bo w tradycji bułgarskiej kulinarnej to, co masz na talerzu, czyli kaszka wałpane, smażony ser i prażone kartofli, czy fryty. Dokładnie, zdarzają się też w lokalach. No to prawda, aczkolwiek dla mnie kojarzy się to typowo z daniem czeskim. A że jestem słynną znawczynią sera smażonego, tak? To pozwolę sobie zdegustować. Jaka konsystencja? Konsystencja taka zbita dosyć. Tak? Nie ciągnie się chyba. Może rozmrożony, świeży, zobaczymy. Taki letni bym powiedziała. Gumiasty, ale smaczny. Raczej bym oczekiwała, że to się będzie tam wylewało i tak się będzie ten. Nie, konsystencja jest faktycznie zwarta. Czy panierka jest chrupiąca, czy niekoniecznie? Nie, powiedziałabym, że jest dosyć miękka, więc zakładam, byliśmy przed chwilą w markecie, w sklepie i też widzieliśmy bardzo podobne takie sery, gdzie można było kupić na wagę. I myślę, że może to być ten sam case. Ale mamy jeszcze fryta. Fryta wygląda dobrze. Na pewno lepiej niż frytka zamówiona w Beach Barze, gdzie została przyniesiona po 2 minutach od zamówienia, więc było to podejrzane. Fryta elegancka. Nie jest pusta polecam. W środku? Nie jest absolutnie. Nie jest. Ta w Beach Barze była pusta w środku. Ta jest świetna, polecam. No i tutaj piwo. No i można po wyjeździe będzie wrócić większym. No i cena jakby co? Kaszka wałpane za 150 gram 11,50 lewa. Więc nie najgorzej. A prażone kartofli 5,50. O, no to w Biszbarze te straszne frytki za 7 były. Nie, no to Michał się zbulwersował strasznie, że frytka z 7 tak. lewów, więc tutaj dużo okay. lepiej. No dobra. Czyli jest okej. Może być. Tak. Okej, to na razie.